Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Bytnar, jestem pracownikiem firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Jesteśmy dystrybutorem firmy MathWorks w Polsce. Chciałbym w ciągu paru minut powiedzieć Państwu, jakie zmiany zaszły w wersji R2012B. Chciałbym zacząć od tego, że przeprojektowaliśmy trochę naszą stronę internetową. Teraz mogą Państwo wejść na dany obszar zastosowań i zobaczyć, jakie moduły są potrzebne do tego, żeby wykonywać na przykład układy sterowania bądź stworzyć jakąś aplikację do przetwarzania obrazów. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony, wzięcia wersji próbnej 15-dniowej. Jesteśmy częścią większej firmy. MathWorks ma siedziby prawie na całym świecie. Te pomarańczowe kropki to są oficjalni dystrybutorzy biura MathWorksa w danym kraju. My jesteśmy jedną z tych niebieskich kropek, jesteśmy dystrybutorem prywatnym. Co nowego w programie MATLAB R2012B? Mianowicie, MATLAB teraz wygląda bardziej jak dzisiejsze programy typu Microsoft Office, typu inne programy biurowe. Mianowicie posiada taką wstążkę, która pokazuje najbardziej potrzebne, najczęściej używane funkcje dla użytkownika. Następną rzeczą, oprócz tej wstążki, jest stworzenie takiego mechanizmu MATLAB aplikacje. Jest zmieniony import danych, no i nowy system pomocy. Może przejdźmy do środowiska, żeby zobaczyć tą wstążkę. Po uruchomieniu MATLAB wygląda właśnie w ten sposób. Pierwsza zmiana u góry to jest Quick Access Toolbar. Jest to takie miejsce, gdzie możemy umieścić nasz skrót, bądź który na przykład przechodzi do danego katalogu, bądź na przykład zawrzeć jakieś komendy, wyczyść zmienne, wyczyść całe okno komend. No i oczywiście też jest tutaj przeszukiwanie systemu pomocy, wytnij, wklej, kopiuj, takie najbardziej typowe funkcje. Następną rzeczą jest ta właśnie wstążka, która jest poniżej. No i tutaj mamy cztery zakładki: Home, Plot, Apps i Shortcuts. Pierwsza zakładka Home otworzy do, no i tutaj są takie najpopularniejsze funkcje do tworzenia właśnie programów M-skryptu w MATLABie. Możemy sobie utworzyć nowy skrypt, nowy dokument, otworzyć jakiś istniejący już skrypt i zaimportować dane, zapisać te dane do przestrzeni, do jakiejś zmiennej, otworzyć zmienną, zrobić jakąś analizę kodu, otworzyć Simulinka, zmienić szybko na przykład wygląd MATLABa, na przykład jeśli ktoś nie lubi tych okienek, to może sobie tutaj tylko przestrzeń komend i wywołać jakąś komendę, na przykład stworzyć macierz 10 na 10. A i też szybko możemy zmienić na układ typowy. Określić, zmienić jakieś coś w preferencjach, bądź przejść do systemu pomocy. No i tutaj utworzyłem zmienną A, jest to macierz liczb losowych 10 na 10. Od 0 do 1 są losowane te liczby. No i następna zakładka to jest zakładka wykres. No i tutaj jeśli podkreślimy tą zmienną, to będziemy mogli zwizualizować sobie tą macierz. No i tutaj na przykład widzimy przedstawione właśnie zmienne elementy tej macierzy. Możemy też wybrać inny wykres, na przykład taki wykres słupkowy. Może to być też taki. No i w sumie możemy tutaj korzystać z dużo większej ilości wykresów. One są po rozwinięciu, są dostępne tutaj. Te wykresy wcześniej były dostępne w poszczególnych modułach, toolboxach. Teraz w zależności od tego,
jeśli mamy jakiś moduł, na przykład to, na przykład Signal Processing Toolbox, to na pewno będziemy mieli na przykład tutaj jakiś moduł do tutaj akurat mam moduły, które są w bibliotece statystycznej, na przykład Boxplot, czy tam jakieś funkcje, które umożliwiają wizualizację obrazu, wiele, wiele innych. Następną zakładką, która jest dosyć nowa i tutaj jest to, przy okazji jest to nowa funkcjonalność, jest to zakładka z aplikacjami. Aplikacje to są takie interfejsy graficzne, które grupują funkcje środowiska MATLAB w takie przyjazne dla użytkownika interfejsy. I na przykład tutaj mamy aplikację, która służy do identyfikacji systemów, którą wcześniej wywoływał, którą można wywołać też z linii poleceń komendą ident, a można też właśnie z przestrzeni aplikacji wywołać to narzędzie, no i zidentyfikować jakiś system. W czasie seminariów kolega pokazywał takie narzędzie, które nazywa się Instrument Control, które służy właśnie do zarządzania oscyloskopami, miernikami, no i umożliwia właśnie wyklikanie połączenia z danym urządzeniem pomiarowym. I tutaj jest nowa zmiana też w środowisku MATLAB, ponieważ producent od tej wersji umożliwia tworzenie także własnych aplikacji, które mogą być tutaj umieszczane. A jak to możemy stworzyć? Żeby stworzyć aplikację, musimy mieć najpierw plik, który wykonuje jakieś zmienne. Tutaj ściągnąłem ze stron internetowych producenta taki plik, który przewiduje zużycie energii na podstawie danych ściągniętych wcześniej z jakiejś firmy, która zbiera dane na temat zużycia energii. No i te dane są w formacie comma separated value, czyli oddzielone przecinkami. No i one wyglądają w Excelu w ten sposób. Nie będę się skupiał teraz na tej aplikacji, tylko znaczy na tym, jak ona działa, tylko chciałbym Państwu pokazać uruchomić tylko tę aplikację, pokazać, jak ona działa, a później wygenerować właśnie taką aplikację, żeby móc zainstalować do tych aplikacji wbudowanych MATLAB. Czyli po uruchomieniu tej aplikacji mamy taki graficzny interfejs. Umieszczamy tam dane z wartościami historycznymi. Następnie te dane są ładowane do tej aplikacji. Wybieramy dane, na podstawie którego ma być stworzony dopasowany model, czyli tutaj luty, środa, dopasuj model. No i po tej operacji możemy wybrać na przykład interesującą nas godzinę i temperaturę i zobaczyć, wyestymować, jakie będzie zużycie energii w tym czasie. Jak teraz stworzyć z tego aplikację MATLABA? Uruchamiamy to narzędzie Package App i ono tutaj wygląda w ten sposób. Dodajemy główny plik, który zawiera główną funkcję. To w naszym przypadku będzie to forecast GUI. W tym momencie sprawdzane są zależności z tego pliku, jakie funkcje bądź jakie inne pliki, mpliki MATLABA są uruchamiane. Tutaj one później pojawią się w tym oknie. Widzimy tutaj dwa pliki, które jeden jest odpowiedzialny za graficzny interfejs, drugi jest odpowiedzialny za import danych oddzielonych przecinkami, CSV.
No i teraz jeszcze możemy dodać ten plik z wartościami historycznymi, żeby po prostu móc sobie przetestować później tę aplikację. Możemy dodać nazwę. I opis jakiś. Także możemy dodać plik graficzny, który będzie się pojawiał potem w tej, przy tej aplikacji i dajemy, uruchamiamy package. Aplikacja powstała. Kończymy proces tworzenia tej aplikacji i możemy teraz tutaj wybrać ten plik, bo została ona tutaj stworzona w formie takiego pliku ML App Install. I co zrobić, żeby ją zainstalować? Wchodzimy tutaj znowu na Install App. Wybieramy ten plik, który utworzyliśmy, prognozowanie. Potwierdzamy, że chcemy zainstalować ją do naszych aplikacji i ta aplikacja została doinstalowana, dodana do tych wszystkich aplikacji. Możemy ją sobie teraz uruchomić, sprawdzić, czy rzeczywiście działa dobrze. I w ten sposób możemy tę aplikację, te pliki właśnie wymieniać między sobą, umieszczać też na stronie producenta, ściągać także inne aplikacje. Mogą Państwo tutaj zobaczyć, ile tych aplikacji jest. Zaraz przejdę na stronę internetową, która umożliwia właśnie pobieranie tych aplikacji. Jest tutaj wiele różnych. Może przejdę teraz do pokazu slajdów i tak. Wstążka grupuje najczęściej używane funkcje w takie menu, które umożliwiają łatwiejszy dostęp do najczęściej używanych funkcji przez nas. Pokazują. Jeszcze jedną rzecz mogę pokazać, ponieważ funkcje, które są potrzebne do edytora, pokazują się wtedy, kiedy są potrzebne. I tutaj, jeśli chcemy stworzyć nowy skrypt, możemy wybrać z historii parę zadań, które wcześniej wykonywaliśmy, stworzyć z nich skrypt. I tutaj widzicie Państwo, że możemy stworzyć jakiś skrypt, zapisać go. No i mamy różne opcje do edytowania, czyli na przykład wstawianie jakichś komentarzy, bądź przejście do jakiejś funkcji, wstawianie breakpointu, które umożliwiają później sprawdzanie tej aplikacji, uruchomienie tej aplikacji. Również jest możliwe wygenerowanie raportu w formie HTML-a bądź w formie na przykład też można zawrzeć tutaj jakieś linie kodu LaTeX. No i można też tutaj sobie ustawić widok taki jak Państwo chcecie. Czyli mamy też, funkcje pokazują się wtedy, kiedy mamy do edycji skrypt. Też pokazałem Państwu ten Quick Access Toolbar, czyli pasek szybkiego dostępu. Można tam dodać nasz skrót bądź umieścić najczęściej używane komendy. Każde okno także ma możliwość. Każde okno ma też możliwość oddokowania bądź minimalizowania
Może pokażę Państwu. To są właśnie te różne tworzenie na przykład raportu, znalezienie jakiegoś pliku, sortowanie. No i tak samo te okna, w zależności od tego, jakie to okno, każde okno ma takie pole różnych akcji. Czyli możemy sobie to środowisko dostosować tak, jak chcemy. No i też omówiłem Państwu te aplikacje MATLAB-a, czyli można właśnie stworzyć taką aplikację, udostępnić ją innym, bądź przesłać pliki studentom, znajomym. Jeśli mają MATLAB-a, to bardzo szybko będą w stanie używać tą aplikację. I są też aplikacje, które grupują funkcje dostępne w różnych bibliotekach MATLAB-a, w toolboxach. Też możemy z nich korzystać, są w jasny, graficzny sposób przedstawione. Zachęcam do odwiedzenia tej strony. Tutaj znajdziecie Państwo dużo aplikacji napisanych przez innych ludzi. No i możecie je po prostu ściągnąć i używać w swoich projektach. Następną rzeczą jest narzędzie Import Tool. Import Tool zostało trochę przeprojektowane i chciałbym je tutaj coś więcej na ten temat teraz powiedzieć. Import Tool jest tutaj właśnie w zakładce Home. Możemy oczywiście to podczepić pod Quick Access Toolbar, jeśli korzystamy dosyć często. Jeśli nie, to możemy po prostu z tego też korzystać. I tak, może przejdę sobie do innego katalogu. Chcemy zaimportować dane, które wyglądają w ten sposób w Notepadzie. Są to dane różne przebieg różnych walut na przestrzeni 2011 roku. No i chcemy je pobrać do MATLAB-a, żeby zobaczyć, jak wyglądały te dane właśnie, jak te dane się kształtowały w tym roku. Klikamy prawym przyciskiem myszy, bądź tutaj klikamy to okienko i wybieramy Import Data. Uruchomi się takie narzędzie do importowania danych, które wybierze nam wszystkie dane numeryczne automatycznie. No i tak. Możemy na początku tutaj określić, jaki jest znak interpunkcji, który dzieli te dane, czyli na przykład, czy to jest tabulatura, czy to jest przecinek, czy to jest średnik, ale możemy także za pomocą takiego graficznego narzędzia sami określić te dane, przesuwając po prostu i oddzielając jedne dane od drugich. Tego nie było wcześniej, jest to nowa funkcjonalność. Zostańmy przy starym. Znaczy tutaj, żeby to wyglądało w ten sposób, delimited i że znakiem oddzielającym będzie tabulacja. Więcej opcji możemy tutaj wpisać własny znak, który oddziela dane od siebie. Następnie możemy wybrać zmienne. Zakres zmiennych. No i tutaj wybiorę te zmienne, które mnie interesują. Później mogę wybrać, z którego wiersza ma być nazwa tej zmiennej. Czyli na przykład tutaj chciałbym, żeby z drugiego wiersza każda wartość w kolumnie, ta kolumna nazywała się dolar amerykański. No i wybieram tutaj właśnie tą wartość. No i możemy określić typ, jaki ma być zmienny, jaki ma być zwracany, czy to mają być właśnie kolumny, czy to ma być macierz cała i potem będziemy operować na macierzy, czy to ma być macierz typu ze zmiennymi typu cell, bądź też określić inne parametry służące do importu. No i w końcu wciskamy import. Te dane teraz są importowane do środowiska MATLAB. No i tutaj widzicie Państwo, że zostały zaimportowane do przestrzeni zmiennych. No i teraz te dane możemy sobie szybko podglądnąć. I tak wyglądał na przykład wykres euro do dolara w 2011 roku.
Na przykład dolar do jena wyglądał w ten sposób. I możemy tutaj wykonywać teraz takie operacje, jak chcemy. Co możemy jeszcze zrobić w tym narzędziu Import Tool? Mianowicie możemy wygenerować sobie skrypt, który później umieścimy jako część naszego programu, który nam pobierze ten typ danych, ten z danego pliku, ten typ danych ma taki format i pobieramy te dane. Bądź możemy wygenerować sobie funkcję, którą będziemy wykorzystywać w naszym innym skrypcie do pobierania tych danych w takim formacie. Czyli widzicie Państwo, czy teraz importowanie danych nie jest żadną trudnością w środowisku MATLAB. Czyli mamy teraz bardziej interaktywny import danych, ulepszono importowanie różnych typów zmiennych, można te dane filtrować, można definiować różne zasady w tym oknie. No i możemy też wygenerować sobie kod odpowiedzialny za stworzenie skryptu bądź za stworzenie funkcji, która realizuje ten import danych. Zanim przejdę do omówienia tego slajdu, chciałbym jeszcze pokazać Państwu jedną rzecz, która została zmieniona, mianowicie funkcja pomoc. I tutaj można na dwa sposoby, na przykład przejść do jakiejś funkcji, wpisując tutaj doc FFT. Tutaj przechodzimy do pomocy, bądź wpisując tutaj FFT, tak samo zostanie ta pomoc uruchomiona. Po uruchomieniu pomoc wygląda w ten sposób, że tutaj mamy FFT, ten fragment, który chcemy wyszukać wyszukiwanie po produktach, w którym ta fraza została zawarta, bądź w kategoriach, czyli na przykład matematyka, analiza spektralna, filtrowanie, generowanie kodu, bądź czy chcemy, żeby zobaczyć, jakie są funkcje, które zawierają tą frazę, czy bloki w Simulinku, czy bloki System Object, czy jeszcze różne przykłady. No i na przykład przejdę sobie tutaj do tej funkcji. No i tutaj mamy, tak jak w poprzedniej pomocy było, składnie tego, definicję, opis, no i przykład tego FFT. Możemy też właśnie zobaczyć coś więcej na temat tego algorytmu. No i pomoc MATLABA była zawsze dobrze, bardzo przydatna, dobrze zrobiona. Także widzicie Państwo, że trochę tutaj producent jeszcze ją zmienił, żeby użytkownikowi było łatwiej znaleźć potrzebne rzeczy. Po przyciśnięciu tej zakładki tworzy się takie. Otwiera się taki spis treści, w którym są wszystkie funkcje, na przykład z tej dziedziny, i możemy ją otworzyć w następnym oknie. Po naciśnięciu tego domku przechodzimy do całkowicie zestawów wszystkich funkcji, które są w MATLABie, znaczy wszystkich modułów, które są w MATLABie. No i możemy tak samo sobie otwierać w różnych oknach, a później te okna na przykład zgrupować w ten sposób i korzystać wygodnie z tej pomocy. Producent od jakiegoś czasu też wspiera naukę MATLABa na uczelniach przez taki program, który zawiera różne zestawy funkcji i ćwiczeń dla prowadzących zajęcia. Można wejść na tą stronę i pobrać pliki z wykładami, z zadaniami, które można później wykorzystać w nauce MATLABa.
My z naszej strony zapewniamy 15-dniową wersję testową Pegamu na sprawdzenie przydatności. Polecamy też szkolenia, które są prowadzone dosyć często. No i mogą Państwo też skontaktować się z nami bądź i zlecić nam budowę jakiegoś modelu bądź stworzenie jakiegoś algorytmu. Zapraszam, zachęcam do kontaktu z nami. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na naszą stronę i do przeglądania innych webinarów. Dziękuję.